Na skraju niewielkiej wsi w Holandii znajduje się mini kemping mierzący niespełna 3 hektary. Na terenie pola kempingowego znajdują się hangary, w których można było przechowywać kampery czy też prywatne łodzie. Jest również kilka basenów, plac zabaw i 3 piękne jeziora, w których można było się zrelaksować, jak również spędzić czas przy łowieniu ryb. Po 11 latach prowadzenia pola kempingowego przez pana Maxa, opieka nad tym terenem spadła na jego córkę. Od tego momentu kempingowy raj powoli zanika i niszczeje. Od 2007 roku nie przyjmuje już gości. A wszystko wokoło popada w ruinę. Zapraszam na moją kolejną wyprawę. Niegdyś oblegane przez turystów miejsce dziś świeci pustkami. Jak widzimy, bardzo dużo wyposażenia, mini kempingów zostało nadal. Zobaczcie, cały sprzęt. Tu mamy kątówkę, tutaj piłę i madełko, pompę. To wszystko leży nadal na swoim miejscu. I myślę, że przez jeszcze długi czas tak będzie. Przed naszymi oczami pojawia się całkowicie zarośnięty garaż, który skrywa swoje wyposażenie. Zobaczcie, jaki klimat. Niegdyś domki wynajmowane przez różnych ludzi, turystów, stoją już teraz opuszczone. Tutaj mogli sobie grilla zrobić. Był tutaj chyba taki mini bar.
drzwi niestety pozamykane. Może i dobrze. Przynajmniej większość wyposażenia zostanie tutaj. Duże hangary. Przytrzymywano tutaj sprzęt. Tutaj mamy jakąś pracownię. Być może były tu robione różne stoły, krzesła. Bardzo ciekawe miejsce. Jest bardzo dobrze zachowane. Środki czystości. Kibelek. Trochę mebli zostało. Takich hangarów tutaj jest kilka. Nie wiem, czy zdążę obejść wszystkie. Jeśli wystarczy czasu, to na pewno zajrzę do nich. Honda. Wow, tu wygląda świetnie. O, super. Klimatyczne miejsce bardzo.
wysepka po środku. Tutaj reszta kuchni. Zauważcie, że praktycznie wszystko zostało. Holenderskie cukierki. Nie polecam. Kibelek. Tutaj jakaś mini księgarnia, już rozwalona. Ciekawe, czego szukali. Starsi ludzie czasem chowają pieniądze w różnych książkach. Być może to ich skłoniło do tego, żeby wszystko porozwalać. O, być może tu była kiedyś siłownia. Tak wygląda z góry cały ośrodek. Spróbujemy dojść tutaj, do tego jeziorka i tych mniejszych domków. O, jest tu nawet wejście na górę. Co może się znajdować na górze? O kurde. Jakieś gigantyczne łóżko. Nieźle. Zobaczcie, że z łóżka mieli widok na całą salę. Na wypasie. Widok z góry. Tu już byliśmy. Kotłownia. Troszkę chemii. Środki czystości. Tutaj też jest wejście na górę. Zajrzyjmy. Tam było całkiem ciekawie u góry może. I tutaj będzie coś interesującego. Niestety pokój jest praktycznie pusty. Trochę zostało elektroniki. Poza tym nic ciekawego. O, jaka rzeźba gipsowa, bardzo ładna. Tutaj kolejna.
chyba było biuro. Tak jest. Całkiem ciekawe biurko. Drewniane. I klucze do pokoju. Zobaczcie, ile tego jest. Są tu nawet. Widać, że kiedyś były zainstalowane kamery, ale ktoś już je pościągał. Z tego domku to by było tyle. Idziemy dalej. Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić na licytację bluzy Pepol Urbex. Pieniądze z licytacji trafią do Leosia, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce i potrzebuje nieustannej rehabilitacji. Link do zbiórki i licytacji bluzy znajdziecie pod filmem. Z góry dziękuję wszystkim i zapraszam na dalszy ciąg filmu. Plac zabaw. Tutaj mamy zamknięte drzwi. Słuchajcie, tutaj ktoś nawet miał łódź. Może uda się do niej wejść. Jest już trochę podtopiona. Jeziorko bardzo ładne. Tu kolejny pomost, też już od bardzo dawna nieużytkowany. Ogólnie powiem, że super miejsce. Zastanawiam się tylko, dlaczego przestał działać, przestał funkcjonować.
łódź, zatopiona łódź. Kolejny basenik. Kolejny magazyn. Tym razem znajdują się tutaj całe zapakowane przedmioty. Zobaczcie. Dziecięce ramki, zabawki. Kasa fiskalna. Filmy, DVD. Gitara. Ale już nie działająca. Nawet nie rozstrojona. Chyba jest po prostu zepsuta. Ło, co tu się działo? Wygląda jakby huragan tutaj przeszedł. Jesteśmy tak jakby w drugim budynku. Być może była tu prowadzona restauracja. Kilka stołów. Wszystko na to wskazuje. Ktoś pościągał chyba z tej półki te wszystkie napoje wyskokowe, a raczej próbki tych napoi. Jest kilka pucharów. Komuś przeszkadzało. Bir. A tutaj łazienka. No całkiem ciekawa. Już widać, że wiele baterii jest demontowanej. Tu ktoś sobie chyba przygotował, ale nie zdążył zabrać, lub ktoś go spłoszył. Tu też sobie ktoś przygotował.
Dobra. Kolejne pomieszczenie. Teraz sprawdzimy, co tutaj robiono. Również elektronika Kenwood. Tutaj kolejny magazyn. Ozdoby świąteczne. Bombeczki. Rower. Tutaj siłownia znowu. Różowy wózek inwalidzki. Pewnie jakieś dziewczynki. Śrubki, wkrętki, wszystko co potrzeba. Szybki spacer i docieramy do jednego z ostatnich pomieszczeń. Ten, jak widać, jest dość pusty. Pod spodem jest stół bilardowy. Aha, tak jest. Już przestali go używać, wrzucili go do magazynu. Główny budynek jest zamknięty. W nim również znajdowały się pokoje.
już nie działa. Z tego miejsca będę kończył eksplorację. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie częściej zaglądać na mój kanał. Dzisiaj być może sobie już daruję. Jest coraz ciemniej. Nie wiem, czy zdążę nagrać jeszcze jakiś obiekt. Dlatego pożegnajmy się już dzisiaj i oczekujcie mnie znowu za tydzień w piątek. Na razie.